Dzień dobry, kłaniamy się ponownie. Magdalena Walusiak, Bernard Kinow. Wyruszamy na kolejną wycieczkę. Ostatnio podróżowaliśmy sobie po południu województwa Mazowieckiego, a dzisiaj wyruszymy na południowe kresy Mazowsza. I wbrew pozorom, to co mówię, to nie jest żadne masło maślane, ponieważ. Jak z pewnością państwo świetnie pamiętają, podróżowaliśmy po tej części województwa mazowieckiego, która nie była nigdy historycznym mazowszem, choć wiele związków z mazowszem naturalnie miała. Natomiast podróżowaliśmy po mało Polsce, a dzisiaj będziemy podróżować po granicę, dokładnie wzdłuż granicy, z biegiem granicy. A jeszcze dokładniej rzecz ujmując, z biegiem rzeki. Bo rzeki kiedyś były i do dzisiaj często bywają najfajniejszymi, najwygodniejszymi naturalnymi granicami, i taką właśnie rzeką pomiędzy historyczną Ukrainą Mazowszem a historyczną Małopolską była rzeka Pilica, i do dzisiaj w gruncie rzeczy jest. I właśnie Pilicą będziemy dziś podróżować. Cudowna rzeka, jeżeli ktoś lubi spływy kajakowe, to jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli ktoś ma rodzinę, bo Pielica jest rzeką naprawdę łagodną, spokojną, niespecjalnie szeroką, nie jest zbyt kapryśna i jest w gruncie rzeczy bardzo bezpieczna. Oczywiście, kapok zawsze się przyda, ale jeżeli planować. Pierwszy swój spływ kajakowy bądź pierwszy spływ kajakowy z pociechami, to pilica naprawdę jest całkiem niezłym wyborem. My rozpoczniemy nasz spływ kajakowy w nowym mieście nad pilicą, bo to jest bardzo dobre miejsce, żeby wystartować. Nie trzeba mieć wcale własnego kajaka, wystarczy wrzucić do wyszukiwarki prostą frazę. Nowe miasto nad Pilicą, kajaki. I już chwila, moment pojawiają się wyniki wyszukiwania. Niekoniecznie mogą, muszą to być nawet wypożyczalni kajaków z samego Nowego Miasta, chociaż tam można również z tych wypożyczalni skorzystać, ale może zdarzyć się i tak, że kajaki zostaną Państwu dowiezione. i Potem odebrane na miejscu, a Państwo w ogóle nie muszą się niczym przejmować, tylko właśnie podróżą i podziwianiem widoków. A warto, bo Skarpa Rzeczna Nadpiliczna jest miejscami bardzo atrakcyjna. Poza tym, kiedy wypłyniecie z Nowego Miasta nad Pilicą, traficie na bardzo ciekawe wysepki i na. Rozdzielony nurt rzeczny, ale o tym jeszcze za chwilę powiem, bo przecież wcale nie musimy się nigdzie spieszyć. Są wakacje i można wykorzystać ten czas, że już znaleźliśmy się w nowym mieście nad Pilicą i chwilę poprzyglądać się temu miejscu, bo. Może kryje jakąś ciekawą historię, a i owszem, nie jedną. Jeżeli dobrze pokopać, to dokopiemy się do śladów pierwszego osadnictwa i to naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, bo nawet 6 tysięcy lat temu już tutaj mieszkali pierwsi ludzie, a może nawet 7 tysięcy lat temu była to epoka Kamienia Gładzonego. Jeszcze wcześniej, bo 13, ponad 13 tysięcy lat temu biegały tutaj mamuty Włochate i machały swoimi kłami długimi na 5 metrów. Już 13 tysięcy lat temu ich tutaj nie było, ale wcześniej i owszem. Potem, potem wyrosły tutaj dwie wioski. Jedna nazywała się Góra i nazywa się tak do dziś, a druga pobiedna. W górze bardzo szybko zaczęła funkcjonować komora celna, a Pobiedna również nieźle się rozwijała, zwłaszcza od roku 1400, kiedy to otrzymała od księcia Siemowita IV prawa miejskie i przywilej targowy. A no właśnie, kiedy podróżowaliśmy wcześniej po Małopolsce, historie związane z tą krainą przede wszystkim dotyczyły władców, a to Władysława Jagiełły, a to Kazimierza Wielkiego, a tym razem Jesteśmy już na Mazowszu, a zatem mamy do czynienia z książętami mazowieckimi. No i cóż dał ten przywilej? Przede wszystkim mogła się pobiedna, świetnie rozwijać i stawać się coraz bogatszym miejscem. Natomiast jeszcze na momencik wrócę do księcia Siemowita IV, bo tak go potraktowałam zbyt lekko, a w kontekście królów warto jednak wspomnieć, że książę Siemowit IV bywał często nazywany niedoszłym królem Polski, bo bardzo się starał o to stanowisko, niestety musiał ustąpić, ponieważ zdecydowanie lepszy dostęp do tronu miała Jadwiga Andega Weńska i to ona została ostatecznie koronowana na króla Polski i tak wcale się tu nie przejęzyczyłam na króla, nie na królową. No i cóż, wybór Jadwigi był wyborem dla naszej historii bardzo pozytywnym, bo później dał nam święty spokój polsko-litewski, no a później również. Króla Władysława Jagieł i dwa nagie miecze i zwycięstwo pod Grunwaldem. Skoro o dwóch nagich mieczach już wspomniałam, to warto zauważyć, że właśnie dwa nagie miecze można znaleźć w herbie Nowego Miasta nad Pilicą. A skoro już o nich wspominam, to przypomina mi się człowiek, o którym opowiadałam przy okazji legend czarnoleskich, czyli mowa oczywiście o Tadeuszu Czackim który jak państwo pamiętają między innymi kolekcjonował polskie słynne czaszki między innymi czaszkę Jana Kochanowskiego tak przynajmniej twierdził no i również udało mu się dotrzeć do tych dwóch kawałków żelaza w którym Polacy się lubują no i Również te dwa nagie miecze znalazły się w jego kolekcji, ale my wracamy nad Pilicę, bo przecież ta rzeka nas dzisiaj najbardziej interesuje. No i Nowe Miasto, które wreszcie mamy okazję pozwiedzać, bo Nowe Miasto to jest to miejsce, które powstało między tymi dwiema wioskami, Górą i Pobiedną. Bo tak, w górze była komara celna, w pobiednej z kolei były przywileje targowe. A co było pomiędzy? Pomiędzy zaczęli się odsiedlać kupcy, rzemieślnicy i tak wkrótce powstała nowa osada, która tak się rozrosła, że w pewnym momencie odebrała prawa miejskie pobiednej. No, o biedna, biedna tutaj na tym dużo straciła, natomiast powstało właśnie w ten sposób nowe miasto nad Pilicą, które dzięki przywilejom, a także dzięki bardzo dobremu położeniu, bo na przecięciu dwóch szlaków handlowych Storunia do Lwowa i z Warszawy do Krakowa, albo na odwrót bo to wszystko zależy, kto skąd dokąd podążał to położenie na przecięciu szlaków handlowych zawsze było korzystne dla miejsc, które w takich właśnie przecięciach szlaków się znajdowały i one się rozwijały najszybciej. Także nowe miasto nad Pilicą rozwijało się fantastycznie. Chodźmy na króciutki spacer, może na Skarpę, gdzie znajduje się przepiękny, stary park. W tym parku można też zobaczyć, Przepiękny pałac, choć mocno zaniedbany, to pałac granowskich, barokowy. Odetchnijmy świeżym powietrzem, tą cudowną morską bryzą. Tak, skąd morska bryza nad pielicą? Stężni solankowej, która powstała w parku. I działa od niedawna. W parku również od niedawna, po pandemii, wreszcie zaczęły się odbywać imprezy kulturalne. Są już organizowane i koncerty, i przeróżne spotkania. Zatem tym bardziej warto to miejsce odwiedzić. Niestety, niestety pałac jak wspomniałam wybudowany przez Franciszka Granowskiego czeka wciąż na odświeżenie za to całkiem nieźle mają się budynki kościoła i klasztoru kapucynów ufundowane przez syna Franciszka Granowskiego Kazimierza i te zabudowania kościelne można znaleźć już na rynku, w Nowym Mieście. Zespół klasztorny stoi przy placu Błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego. W tym kościele znajdą Państwo również jego relikwie. Bardzo ciekawy i niezwykły człowiek, błogosławiony ojciec Honorat. Właśnie za jego sprawą Nowe Miasto nad Pilicą bywa czasami nazywane Małym Watykanem. A dlaczegoż to? Ponieważ właśnie tutaj mają siedzibę przeróżne zgromadzenia zakonne założone przez błogosławionego Ojca Honorata, i tu już nie mogę nie skorzystać ze ściągawki, ponieważ Ojciec Honorat założył tak. Zakon Braci Mniejszych yy, momencik. Zgromadzenie córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zgromadzenie zakonne sióstr Córek Maryi Niepokalanej. Zgromadzenie zakonne małych sióstr niepola, Niepokalanego Serca Maryi. Zgromadzenie zakonne sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Zgromadzenie braci Sług Maryi Niepokalanej. Yy, mało Owszem, mało, bo było tych zgromadzeń założonych przez błogosławionego ojca honorata około 30. Z nich kilka do tej pory się zachowało i nadal mają swoją siedzibę w nowym mieście nad Pilicą. Tylko jedno z nich poszło w schizmę, więc w sumie średnia całkiem przyzwoita, ale umówmy się, nie wszystko w życiu się udaje. A nam może wreszcie uda się wsiąść do kajaka. I popłynąć z biegiem pilicy w stronę Wisły, bo właśnie do Wisły pilica wpada, jest jednym z największych lewobrzeżnych dopływów królowej polskich rzek. Jak wspominałam, rzeka jest to spokojna, łagodna, ale też proszę pamiętać o tej cichej wodzie, ponieważ no właśnie w takiej spokojnej wodzie mogą się ukrywać przeróżne, dziwne żywioły. Ale nie uprzedzajmy wypadków, płyniemy sobie spokojnie Pilicą, o, piękna wyspa, a teraz uwaga, rezerwaty przyrody, na prawo rezerwat Sokół, na lewo rezerwat Tomczyce. Proszę też uważać, bo rzeka nagle okazuje się, że ma kilka nurtów, wybieramy jeden z nich. Na w bardzo krótkim odcinku Pilica staje się za nowym miastem nad Pilicą Rzeką Warkoczową, ale to bardzo króciutko. I teraz uwaga, na lewo mijamy miejscowość Gostomie. Bardzo łatwo ją rozpoznać, ponieważ właśnie tutaj. Z Gostomi biegnie najdłuższy drewniany most w Polsce. Ma aż 124 metry długości. Jest to nowy most zbudowany w miejscu starego, po którym zostały jeszcze filary wystające z rzeki. Więc mamy jeden rekord zaliczony na tej trasie, ale nie jest to rekord jedyny, bo już za chwilę mijać będziemy miejscowość, która nazywa się Wyśmierzyce. I jest to z kolei bardzo ciekawy rekord ponieważ jest to najmniejsze miasto w Polsce najmniejsze pod względem liczby ludności w ubiegłym roku naliczono Główny Urząd Statystyczny nauczył naliczył mniej niż 900 mieszkańców w tym mieście, zatem naprawdę niewielu. Z Wyśmierzycami związanych jest kilka legend i pierwsza z nich dotyczy nazwy miejscowości. Jest to jedyna miejscowość o takiej nazwie w całej Polsce, a to wcale się tak często nie zdarza, biorąc pod uwagę to, że bardzo często nazwy brały się czy z czy od imion założycieli, czy, czy imion bądź nazwisk mieszkańców, chociaż częściej to nazwiska mieszkańców brały się od nas w miejscowości, czy od rzek przy, przy których miejscowości powstawały, czy od charakterystycznych warunków przyrodniczych. Tutaj natomiast jeżeli chodzi o wyśmierzyce, no, koncepcje są różne, między innymi taka, że pochodzi ona od imienia założyciela. Natomiast jest również... Piękna legenda o związku tej miejscowości z Pilicą, bardzo, bardzo stara, i yy, yy, zaczyna się jedna z wersji tej legendy tak. Dawno, bardzo dawno, bom był jeszcze mały, a tera mem siwy i pochyły, do grodu Wyszemira, co z grzmiącego strumienia akwe czerpie, a nie z wodnej Pilicy, a w borach i błotach ukryty. Na wielki wiec zebrał mściwój stary rycerstwo. Tak właśnie zaczyna się ta wersja legendy spisana przez Dominika Górnickiego, który w swojej wersji legendy powoływał się na rękopis mnicha Ignacego Pieniążka z roku uwaga 1301. A cała legenda brzmi tak oto. Dawno dawno temu na królestwo polskie najechali Tatarzy i zmierzali powoli w stronę księstwa nad Pilicą. Po drodze grabili, a co pozostało – palili. Zniszczyli już Lublin i Zawichost. Padł Sandomierz, a do grodu księcia Wyszemira docierały wieści, że najeźdźcy są coraz bliżej. I choć trzęsawiska otaczające gród wydawały się wystarczającą obroną, jednak nie do końca można było im zawierzyć, bo podobno Tatarzy znaleźli tajną drogę przez mokradła i już szykować się zaczęli, by na swoich lekkich konikach przedostać się do ukrytego wśród mokradeł grodziszcza. Zebrał więc książę Wyszemir całe swoje rycerstwo i wyruszył w wielkiej ordzie na spotkanie, by powstrzymać atak z daleka od grodu i jego mieszkańców. Stanęli więc dzielni wojowie do walki i pieśni o Pilicy, swojej wiernej rzece, zainternowali. A rzeka, słysząc trwogę w ich głosach, uniosła swoje fale i ujrzała, jak wielka jest siła nieprzyjaciół, którzy chcą na mieszkańców jej dorzecza uderzyć. I wezbrała Pilica jak nigdy dotąd i zalała swoimi wodami tłumy barbarzyńskie, a wojowie Wyszemira Pogonili resztki niedobitków precz ze swojej krainy. Mieść o zwycięstwie aż hen do Krakowa dotarła na dwór królewski, a król wysłał do księcia Wyszemira posłańca z listem takiej oto treści. Wy śmierzycie ordy, wy śmierzycie wrogów naszego kraju, bądźcie zatem na wieczną pamiątkę wyśmierzycami. I tak właśnie to gród Wyszemira stał się Wyśmierzycami. Pełen tekst tej legendy, zapisanej w nieco innej wersji, można znaleźć w publikacji przygotowanej przez uczniów publicznego gimnazjum imienia Władysława Rejmonta w Wyśmierzycach. Nosi ona tytuł Legendy, podania i przekazy Ziemi Wyśmierzyckiej, i to jest kolejny fantastyczny przykład tego, jak Mieszkańcy różnych ciekawych miejscowości z ciekawymi historiami dbają właśnie o te historie i o to, żeby wiedzieć jak najwięcej o miejscu, w którym mieszkają. Kolejna ciekawa legenda związana z tym terenem jest związana z miejscowością Pieczyska. Prawdopodobnie właśnie tam zaczęła się historia miasta Byśmiejżycy i prawdopodobnie właśnie tam powstał. Gród I właśnie tam osiedlali się pierwsi osadnicy. Podobno istniała nawet przez jakiś czas droga brukowana z pieczysk, do wyśmierzyc, ale niestety kiedy wyśmierzyce straciły swoje znaczenie, kiedy przepraszam pieczyska straciły swoje znaczenie, to ludność wybrała ten bruk, te kamienie, którymi droga była wyłożona, żeby wykorzystać je jako budulec do swoich domów. No i jakaż to opowieść jest związana z pieczyskami, a no podobno był tam kościół które zapadł się pod ziemię. Nie pierwszy i nie ostatni, o kolejnym będę już niedługo opowiadać, ale to jeszcze nie dziś. No i jest jeszcze jedna ciekawa wyśmierzycka legenda, o której chciałbym wspomnieć i dotyczy ona drzewa. Jest to pomnik przyrody, stara, licząca ponad 200 lat sosna, niesamowicie powykręcana i legenda głosi, że jeżeli ktoś złamie gałąź tego drzewa, to zamiast żywicy popłynie z niego krew. A jeżeli ktoś będzie przechodził obok tego drzewa nocą i się o nie potknie, to wtedy cóż, być może usłyszy płacz małego dziecka. Jeżeli państwo. Y byli w Wyśmierzycach albo mieszkają Państwo w tej okolicy i wiedzą, gdzie można te sosnę znaleźć. To ja będę bardzo wdzięczna za informacje na ten temat. Proszę je wrzucić w komentarzach pod naszym filmem. My wracamy tymczasem na Pilice i wracamy do kajaka, płyniemy w dół. Chociaż czasami warto się zatrzymać, bo tu na tym odcinku można znaleźć piękne, piaszczyste plaże. Można wyskoczyć też. Do lasu i pocieszyć się cudownym leśnym powietrzem. No i może już wystarczy tych spacerów. Płyniemy, płyniemy do mety prosto, a nasza meta dzisiaj to nie, nie warka, chociaż tam warto też dopłynąć, ale Brzegi. To jest miejscowość, której prawa miejskie nadał, nadał król Zygmunt Stary. Wówczas miasto należało do Anny Falenckiej i ciekawa sprawa otrzymało z prawami miejskimi bardzo bardzo pozytywne przywileje dwa jarmarki w roku co tydzień targ w poniedziałek ale co najciekawsze wszyscy mieszczanie i przedmieszczanie czyli mieszkańcy przed mieścia zostali zwolnieni na 12 lat od płacenia miejskich podatków. Tak wyobraźcie sobie państwo, dbano niegdyś o rozwój miast 12 lat bez podatków. Naprawdę można było się bogacić. I żadna to legenda, to czysta żywa historia. Natomiast jeżeli chodzi o legendy, to legendę mają Białobrzegi w swoim herbie. Co prawda Wskoczyła ona na herb miejski dość późno, bo w połowie XIX wieku, no ale jest tam nadal niepodobna do warszawskiej, ale jednak Syrena. Widoczna onfas, łącznie z ogonem, który jest pokazany z przodu, jest. Również tak bardzo specyficznie, nieco inny, inaczej niż warszawskiej syreny, ogon zakręcony. No i piękna blond syrena z dość wydatnym biustem. Podobną blond syrenę można znaleźć na herbie całego powiatu białobrzeskiego, tyle że biust ma nieco mniejszy, za to zdecydowanie pokaźniejsze biodra. Uciekamy od tych herbowych obrazów, powstały dwie współcześnie legendy na temat syrenki z Białobrzeskiego herbu. Napisał je Jan Kanty Skrzypczeński. Pierwsza z nich nosi tytuł O syrence, która Flisaków spływów uczyła, a druga zatytułowana jest Jak nasza syrenka Flisaków usypiała. I tego już komentować nie będę. Nie jest to jedyna legendarna postać, jaką można spotkać w Białobrzegach, ponieważ na rynku od niedawna w Białobrzegach spaceruje sobie statko gęsi. I nie bez przyczyny, ponieważ właśnie z Białobrzegami związana jest legenda gęsia. Czy też może inaczej, gęsi są głównymi bohaterkami legendy związanej z historią powstania nazwy tej miejscowości. A jak to było? Podobno pewien władca jechał sobie drogą i nagle zobaczył spienione fale rzeki Pilicy. Podjechał bliżej i okazało się, że to jednak nie woda jest tak spieniona ale wielkie stada gęsi pasą się na łąkach nad Pilicą, i tak to właśnie miasto, które początkowo nosiło nazwę brzegi, zmieniło tę nazwę na Biało Brzegi, a do dziś. Zdarza się, że mieszkańców Brzegów nazywa się gęsiarzami, ponieważ rzeczywiście tych gęsi hodowano w okolicy bardzo wiele. No i pięć z nich trafiło niedawno na miejski rynek jako turystyczna atrakcja i dołączyły do innej legendy Jeremiego Przybory, którego ławeczka stoi na tym rynku również od niedawna, ale stanęła wcześniej niż pojawiły się tam wyrzeźbione gąski ponieważ Jeremi Przybora mieszkał całkiem niedaleko w miejscowości Pacewa nad Pilicą i do Białobrzegów bardzo często zaglądał i stąd jego ławeczka, którą mieszkańcy Białobrzegów postanowili słynnego gościa upamiętnić. Tutaj kończymy nasz dzisiejszy spływ, jeżeli chcą Państwo wiosłować dalej, to zachęcam, bo warto, warto na pewno dopłynąć do Warki, która ma mnóstwo opowieści i legend, ale te opowieści ja już Państwu opowiedziałam, wystarczy sięgnąć po, po pierwsze film z cyklu Czytamy baśnie Mazowsza, tam znajdą Państwo Około ośmiu legend związanych z warką. Kolejne opowiedziała nam dyrektor Muzeum Płaskiego w naszym programie rozmowy online mody na Mazowsze, i tam również e, można kilka niezwykłych opowieści, bardzo mocno związanych też z historią warki e, i samych winiar, gdzie mieści się Muzeum Płaskiego usłyszeć. E, jeszcze jedna ważna wiadomość dla osób, które może nie przypadają za e, wiosłowaniem. E, Rękami wolą wiosłować nogami, ponieważ dokładnie tę samą trasę, o której dzisiaj opowiadałam, można przebyć na rowerach. Jest bardzo dobrze opracowany szlak rowerowy, prowadzą nim drogi asfaltowe i szustrowe, prawobrzeżem pielicy, piękne lasy po drodze, rezerwat soku, między nowym miastem a wyśmierzycami. Naprawdę warto, proszę, nie przegapić pięknego drewnianego kościółka w miejscowości Waliska. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą wyprawę. Kolejna do największego sadu w Europie. Ale to następnym razem. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniamy się. Magdalena Walusiak i Bernard Kinow. Do zobaczenia.